Jak to miło, drogi ojcze, że się witamy, że się ojciec no wyraził zgodę. No niesamowicie szybko tydzień zleciał. To, czas leci, ho, ho. Czas leci, włosy wypadają, ale ciągle człowiek się stara myśleć o tym, że znowu jest kolejny dzień. Jestem dłużny coś ojcu, jestem dłużny, chociażby chciałbym powrócić do tego Gdańska, bo jak tak sobie to wszystko przemyślałem, to doszedłem do wniosku, że ten Gdańsk jest bliski sercu. I te oczy się zapaliły, takie ojca Romana Dejny. A tam było przecież w tym Gdańsku bardzo ważne to, że był ojciec dyrektorem Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku. Tak, imieniem świętego Maksymiliana. I tu znowu taki powrót do tych pierwszych lat od niższego seminarium w Niepokalanowie ojca Maksymiliana i pierwsza praca w Niepokalanowie. Mhm. I potem znowu ojciec Maksymilian pojawia się jako ten, który ma inspirować dalej w życiu. Mhm. Był to rok 92, a więc już początek takich reform, otwierane się powoli. I bardzo powoli. No, w niektórych wypadkach bardzo, w niektórych to szybko szło, nie? U nas akurat wymyślono taki dom formacyjny, który bardzo dużo w Niemczech było, formacyjny dla młodzieży, ośrodek formacyjny. I prowincja ówczesna postanowił otworzyć ośrodek, do którego będą przybywali młodzi Niemcy, spotykali się z Polakami i Polacy będą mieli możliwość wyjazdu do Niemiec i poznawać historię, obyczaje, zwyczaje, kulturę, pracę. Taka wymiana młodzieży. Bardzo duże były wtedy wsparcia rządowe. To było między innymi wspierane przez kanclerza Helmuta Kohla, który dał 2 razy więcej pieniędzy, niż rząd polski dawał właśnie na wymianę młodzieży. Ale to nie było tak jakiś troszeczkę taki wyrzut sumienia z tymi pieniędzmi? Trochę, czym to było podyktowane, że więcej dawał? Taka normalność pewna? Powiedział, że ma więcej możliwości, aniżeli rząd polski. Aha, w ten sposób? W ten sposób. O, nie? Nie doceniłem, przyznam szczerze. Gdyby dawał porówno, to by nie ruszyło tak, jak to ruszyło. A ruszyło, tak? A ruszyło niesamowicie. Tam były lata, że ponad u mnie ponad 50 programów było w roku. Czyli praktycznie co tydzień jakiś program się kręcił na płaszczyźnie pojednania. I zaczęliśmy od polsko-niemieckiego. Potem zaczęliśmy dołączać powoli grupy ze wschodu, kiedy otwierały się możliwości wyjazdu z Białorusi młodzieży, z Ukrainy, z Litwy. Robiliśmy takie trzynarodowe spotkania. Niemcy zaczęli się przyglądać i oni niejednokrotnie prosili, żebyśmy byli takimi pośrednikami w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi jeszcze bardziej ze wschodu. Czyli Niemcy zaufali? Tak, bardzo, nie? Bardzo mieliśmy... Ale był tym ojciec zaskoczony, czy uważał, że to takie normalne? Szczerze. To znaczy, ja powiem szczerze, że ich trzeba było długo przekonywać. A jednak? Oni nie byli tak otwarci, ach, och, od razu, nie? Ale czy tutaj takim, że tak powiem, punktem jednoczącym nie był Maksymilian Kolbe? No oczywiście. Oczywiście. To dalej na pewno będziemy wspominali o tym, ale to, że to było przy kościele, mhm. Takie wtedy w tamtym czasie były 2 najsilniejsze ośrodki kościelne, to był nasz i ośrodek jezuitów we Wrocławiu. Mhm. I przez te 2 ośrodki przewijało się najwięcej grup. Efekty były różnawe, tak jak to zawsze z młodzieżą jest, ale nie zapomnę takiego jednego spotkania. Przyjechała młodzież ze szkoły katolickiej w Bambergu od karmelitów. No i nasi organizatorzy postanowili zrobić jeden dzień jako takiej szkoły przeżycia w lesie. O, to ciekawe. I tam pojechali. To był
były takie różne zadania do wykonania. Między innymi, na przykład, zbudowanie tratwy, przepłynięcie. Czyli takie trochę harcerskie, skautowskie, tak? Tak, dokładnie. Nie? Spuszczanie się z nieruchomego mostu na linię. O, to dla mnie by było najlepsze. No i właśnie tam była taka historia, bo to miał być nieczynny most, ale kiedy jeden z Niemców zawisł na linię, prowadząca krzyknęła: uciekać, pociąg jedzie. No i faktycznie przyjechał pociąg, użyła takiego dosadnego określenia, żeby wszystkich zgonić, bo nikt nie wierzył, że pociąg jedzie. Ale potem efekt tego był taki, że Niemcy jak wracali do domu, to powiedzieli, że na drugi rok oni chcą koniecznie przyjechać do Gdańska. Oni nie pojadą do Włoch, nie pojadą do Hiszpanii, tylko przyjadą do Polski, bo tutaj można coś przeżyć. Z tym pociągiem włącznie. Tak. No dobrze, ale to jest też... Okazuje się, proszę. Powiem jeszcze puentę, bo na drugi rok przyjechali. Też był dzień przeżycia w obozie, na obozie przetrwania. I kiedy wsiadali do autobusu, żeby pojechać, opiekun niemiecki mówi, że byłem przed wyjazdem do Gdańska u adwokata i adwokat powiedział, że Niemcom nie wolno wykonać żadnego zadania. Znaczy nie można było, było zakazane powierzenie zadań, tak? W tym sensie? Wykonanie. Wykonanie, bo to było zbyt niebezpieczne. Jazda na przykład rowerem górskim po lesie. Jak się przewrócisz... Na terenie Polski? Tak. Na tym obozie? Tak. Aha. Bo to jednak ten pociąg, jednak tam ktoś im w głowie przewrócił. No i efekt był taki, że młodzież niemiecka siedziała i patrzyła, przyglądała się, jak Polacy wykonują wszystkie zadania. I po zakończeniu, kiedy wsiedli do pociągu, tak dali w kość temu wychowawcy, że po powrocie poprosił o 3-miesięczny urlop. Niemieccy koledzy, tak? Mu przyłożyli, dlatego że zabronił być im młodzieżą. Dokładnie. Jest coś na te rzeczy, czyli generalnie rzecz biorąc, nie wiem, czy to nie powinno być wyciągnięcie wniosku, dajmy się wyhasać, niech młodzież będzie młodzieżą, a nie wsadzajmy w to jakieś zabezpieczenia, pewnie, że zabezpieczenia. Tylko młodzież widzi najlepiej, prawda? Oni wysłuchali oczywiście tego. Ale to było zabezpieczenie pełne, bo na przykład trzech płetwonurków pływało w wodzie, kiedy ta tratwa przepływała przed jeziorko, nie? Jako zabezpieczający. Jako zabezpieczający, tak. To nie było tak. Ale to akurat oni i pilnowali swoich i naszych. Tak. No, z takimi... No, ale to jest właśnie taki jeden kwiatek z tych niemieckich. Ale bardzo pouczający. Ja myślę, że tak. Zresztą Niemcy zawsze tacy byli. Prawda? Gdyby nie było tego, uwaga, pociąg, nie było to rozpowiadane, to nie wiem, czy to akurat by było zabezpieczające takie. Bo jednak... No. Harcerskie, skautowskie obozy mają w sobie wiele uroku. Czasami, jak to się mówi kolokwialnie, młodzież idzie po bandzie i mogło to się różnie skończyć, ale skończyło się dobrze. A młodość została nadal zachowana. Młodość została młodością. Dokładnie. Miałem taki inny autorski program. Autorski, ojciec powiedział, tak? Autorski. Autorski, tak. Ze Żmudzinami. No to jest ciekawe. No. Postanowiliśmy robić programy wymiany żmudzko-kaszubskiej. Żmudzko-kaszubskiej. Językowo tak trochę, wcale niedaleko. Kulturowo. To znaczy, powiem taką rzecz. Na Kaszubach generalnie są cztery regiony. I Kaszubi na tam tych regionach... Tam Kartuzy, Sulęczyno, w tamte rejony, to gdzieś zaczyna się głęboka Kaszubia. To są nazwy mówią za siebie. Kaszubi śledziowi to są ci z Wybrzeża, Hel, Władysławowo, Puć, trochę Gdyni. Tak. Ci, którzy po prostu wypływają kutrami na śledzie. Nie? To są Kaszubi śledziowi. Potem są Lesowi, ci, którzy w lasach, gdzie jest większość lasów. No i tu wracamy do Kartuz i Sulęczyna. I tam są jezierni. Jezierni i te słynne, wędzone ryby, najlepsze sielawy i tak dalej. I potem jest jeszcze Norda, czyli bytów.
okolice Bytów. Bytowa. To też tam słynne. Bytów, Norda ma bardzo duże wpływy niemieckie, języka niemieckiego na dialekty, bo są cztery dialekty związane z tymi regionami. Czy ojciec wie, że ja do dzisiaj, mając występ w takim music kabarecie Jana Pietrzaka, śpiewaliśmy, to był jakiś taki program też kaszubski, śpiewaliśmy piosenkę, to nie pamiętam, który to było dawno. To je krótszy, to je dłuższy. Nie, nie, bele, bele, wetka, cesta, bela, bele, bele, wetka, usta, reś, ele, bele, wetka, cest, dostala, bele, bele, wetka, łeżko, peści, uchaha, uchaha. I cała opera leśna śpiewała to, bo tam było dużo Kaszubów, bo to było no. Tak właśnie pod nich trochę zrobione. Ale właśnie tam jeszcze dojadę do tej, do tych śledziowych Kaszubów. Śledziowi z Nordą nie za bardzo się rozumieją. Tak jak góral nie rozumie Kaszubów w ogóle. No bo to mówię, że Kaszubi to są górale, którzy nie załapali się na ostatni statek do Ameryki i było wstyd wracać na Podhale. Zostali na Kaszubach. Ale to wybrzeże kaszubskie ma więcej wpływów żmudzkich. Ma. A tamci mają niemieckie wpływy i oni... Mówimy o tych śledziowych, gdzie tam wyławiali, czyli mówimy o Pucku, tamtym rejonie. Tak. Mhm. I na tych programach... A zjadłby ojciec śledzia wyłowionego przez tych puckich, przez tych śledziowych? Zjadłby ojciec. No to myśmy mieli... Ale o tym nie będziemy rozmawiali, bo kiedyś... No, to... U nas śledź to był podstawowy składnik menu, nie? No tak, z ziemniakami jeszcze. No, ale właśnie zaczęliśmy z tymi żmudzinami i oni przyjeżdżali, żeby zobaczyć, czy można i jak można pielęgnować kulturę regionalną. Tam młodzież się wstydziła mówić po żmudzku, ubierać po żmudzku. Ale czy z czego to wynikało? Bo ja się zastanawiam właśnie z tą naszą taką regionalnością, niekoniecznie w ich przypadku, że folklor się stał czymś takim, w odróżnieniu do Amerykanów. Tutaj jest inaczej. Przecież jak oni mówią, czasami pojedziesz do innego stanu, gdzieś tam powiedzmy do Teksasu, nie możesz tego Amerykanina zrozumieć w ogóle, co on do ciebie mówi. Prawda? Z tymi akcentami no, i tak dalej. Z czego ten powiedział to był, wstyd? To był efekt czasów komunistycznych. No więc właśnie. No. Nie? Mi opowiadał mój kolega z Ślązak opowiadał, jak to w szkole było, on był w moim wieku mniej więcej, w szkole w pierwszej klasie przyjechała pani i zaczęła uczyć polskiego dzieciaków. Nie? I pyta się, jak się nazywa ten pan, który w tramwaju sprawdza bilety. Aha. Podnosią rękę, Schaffner. Nie Schaffner, to jest po niemiecku. Po polsku to jest konduktor. Inaczej, jak się nazywa? Do końca wszyscy mówili Schaffner. I to tkwiło w nich. I nie chcieli się jakoś przestawiać. No ale jak ojciec znowu powiedział, bądź sobą, no to były potem, sobą. Dobra, tylko że moi rodzice wyjechali z Kaszub do Lęborka. Aha. I w Lęborku już nie wypadało mówić po kaszubsku. Rodzice mówili po kaszubsku, ale my już nie. To jest właśnie takie, że kaszubski był uważany za taki, no, ja, brzydki dialekt. Ojciec tu słusznie zauważył, że to były takie czasów komunistycznych, bo wracając do Śląska, jak się chciało kupić pralkę, to dostało się tylko na Śląsku. No. Bo oni ciężko pracowali i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze do tego, no już nie będę się rozwodził, czy mają pretensje, czy nie, ale była jakaś taka siła, bo to wtedy Gierek, prawda? Był to o tych czasach rozmawiamy. Ale ja wrócę do tych żmudzinów. Pamiętam, że kiedyś mieliśmy warsztaty z taką bardzo młodą grupą, 14-15 lat, warsztaty dziennikarskie. I one polegały na tym, że wysyłaliśmy ich na różnego rodzaju miejsca, gdzie oni chcieli coś zobaczyć, coś poznać. I mieli o tym napisać artykulik do gazetki warsztatowej po litewsku. Nie wiedzieliśmy, jak ich ugryźć. No w ogóle tak, jakby oni niczym nie byli zainteresowani. Po powrocie do domu spotkaliśmy się pół roku później z osobą, która ich wysyłała i mówiła, słuchajcie, nie rezygnujcie z nich. Nie macie pojęcia, jak oni nam dali w kość po powrocie i mówili, że chcą u siebie to wszystko, co widzieli na Kaszubach.
Poważnie? Tak. Ale bali się powiedzieć tego wprost, tak? Nie, rozmawiali. Rozmawiali? Tak. To dobrze, ale wrócili do kogo? Powiedzieli, nie rezygnujcie, kto był zrezygnowany? Bo oni myśleli, że są odrzuceni? To znaczy, organizatorzy litewscy myśleli, że my jesteśmy tak trochę dezorientowani i nie widzimy żadnych efektów pobytu tej grupy w Polsce. Rozumiem. Na Kaszubach, nie? Rozumiem. A oni po prostu po powrocie do domu zaskoczyli kompletnie. To były takie... Wyjdźcie naprzeciw na zasadzie. No dokładnie, takie wyjścia niesamowite. Mieliśmy taką grupę troszeczkę o polityce samorządowej nauczycieli z Białorusi. Mhm. I też takie różnego rodzaju spotkania wydawało się nam na wysokim szczeblu organizowane z wiceprezydentem Gdańska i w kuratorium i jeszcze gdzieś tam i jeszcze wiceprezydent Gdańska, wtedy był taki pan Landowski, na pewno go znasz. Tak. Wyczuł mniej więcej... A jak Krzysztof Niedautowski? Kto? Niedautowski, ksiądz Krzysztof? Ksiądz Krzysztof, on jest dalej duszpasterzem środowisk twórczych. Tak, ale ja tym w Lublinie byłem razem, nie? Tak. Ale właśnie ten prezydent zorientował się, że oni nie bardzo go słuchają, bo to jest całkowicie inna forma, faza świadomościowa. Zaczął wyciągać z szafy swoje płaszcze prezydenckie, łańcuchy. Rozumiem. I dał im, żeby oni się ubrali. To było dla nich największe wrażenie, że tak wysoki człowiek, tak wysoko postawiony, u nich to byłby wicegubernator, pozwolił im się ubrać, dał im swoją czapkę i dla nich to było, no takie, są normalne ludzie. Ojcze, to był wtedy okres, że nie można było strzelić selfie i gdzieś przesłać. Dzisiaj to bym, nie wiem, czy by dał, bo zaraz by cały świat widział, powiedział, no, tu się nie liczą takie gesty. Ale jeszcze wrócę króciutko do Gdańska, bo tam spotkałem pana Kołodzieja, Mariana Kołodzieja. O, Marian Kołodziej, cudowny, wspaniały, jego żona. Halina Słojewska. To był niesamowity człowiek. On akurat, jak ja tam byłem, dostał wylew krwi do mózgu i został sparaliżowany. Prawostronnie, prawa ręka sparaliżowana. I zaczął troszeczkę rysować kreską, żeby rehabilitować rękę i wrócił mu temat Oświęcimia. Ludzie dopiero się wtedy dowiedzieli, że on był prawie całą wojnę w obozie w Oświęcimiu. Ale nie mówił o tym. Nie mówił w ogóle. Nie. Myśmy, nie. On raz się powiedział, że też wracamy do Mariana Kołodzieja, bo robił scenografię do Kolędy Nockiej, słynnej zresztą, i Ernest Bryl. To byli ludzie podobnie myślący. No. Którzy kochali, którzy byli blisko wiary, a jednocześnie tacy niezwykle skryci w tej duchowo, nie tyle schowani, ale uważali, że to już było, nie ma co tu dalej mówić, nie? Żyli w tej świadomie w tej rzeczywistości, jaka ich otaczała. Miałem szczęście i do jednego, do drugiego, i w Kołodzieju widziałem, jak on tłumaczył tym ludziom, którzy to wszystko budowali, ojciec go poznał przecież. To był człowiek fenomenalny. To dobry Bóg dał mi na drodze możliwość poznania tych dwojej osobowości. Ale była taka niesamowita historia, bo on stworzył chyba największą wystawę o Oświęcimiu. Życie codzienne w Oświęcimiu. Ksiądz Tischner, kiedy obejrzał tę wystawę, napisał, że wielokrotnie bywałem w Oświęcimiu, w obozie, w Auschwitz i prawdziwy obóz zobaczyłem dopiero na tej wystawie. Tam jest muzeum, natomiast na tej wystawie jest życie. Ona w tej chwili jest w Harmężach u Franciszkanów. Bogu dzięki, że w ogóle się... I tam są również prochy Mariana Kołodzieja. Ale ja wrócę do takiego jednego zdarzenia, jak wywiozłem, zorganizowaliśmy wystawienie tej wystawy w Essen w Niemczech. I tam było takie małe nieporozumienie,
jeśli chodzi o jeden eksponat, który w tej sali, w której miała być wystawa, pozostał. Marian Kołodziej mówi, że on się nie zgadza i wystawa natychmiast wróci do Polski, jeżeli nie zdejmą tego eksponatu. Próbował ten przedstawiciel niemiecki troszeczkę tłumaczyć i potem była rzecz straszna. Marian Kołodziej padł na kolana do nóg, zaczął wymachiwać laską. Tak jest, panie Niemiec, ja wiem, że pan ma rację, tylko pan ma rację. Wrócił mu obóz. Autentycznie wrócił mu obóz. To nie była gra, ale coś niesamowitego. Momentalnie ten człowiek wziął telefon, natychmiast zdejmować tą rzecz. Przyznam szczerze, że w ogóle nie wiedziałem o czymś takim. No. To jest niezwykle mocne. Nikt sobie nie zdaje sprawy z tego. Mój Boże, to jest niesamowite. Bo to są takie zdarzenia, które wychodzą w strasznych takich stresach, ale one są głęboko. Sama praca nad zrobieniem tej wystawy już mu dała, przypomniała wszystko. Prawda? Dzień po dniu. To, co powiedział Tischler. Dokładnie. Że to było właśnie, to był obóz. Tam nie zapomnę takiego jednego rysunku potężnego na 3 metry. Kapo. Potężny kapo, najgorszy kapo w obozie, z dużą pałką, i Kołodziej umieścił na tym kapo więźniów. Jeden mu trąbił w ucho na trąbce, drugi go strzygł, trzeci go podmalowywał, nie? I Kołodziej opowiadał, że więźniowie chcieli się wkupić w łaski kapo. No. Żeby żyć. Żeby żyć. Żeby Ale żyć. A teraz, o Chryste Panie, teraz to zachowanie pana Mariana Kołodzieja, że on padł na kolana jako człowiek już wyzwolony, niezależny, ale duchowo nigdy nim nie pozostał. Dokładnie. Nigdy nim nie pozostał. No a to są właśnie te straszne efekty wojny, które zawsze tkwią. Nie? Ja pamiętam ze stanu wojennego też właśnie takie zdarzenia, które mi utkwiły, jak wędrując po Gdańsku spotkałem grupę zamowców, którzy okładali pałkami ławkę, żeby się wyładować. Przecież oni chleli cokolwiek brali. Ja jak złapali mnie z tą taką torbą, bo wtedy przez cmentarz tutaj Oliwski, tak. Miałem tam gdzie rynek był w Oliwie, chciałem przejść, nie? Bo miałem tylko pozwolenie do Sopotu na godzinę policyjną. I oni mnie dorwali, miałem w torbie wódkę i miałem sołżenicy na Gułak, archipelag Gułak. I oni mi zabrali tę wódkę, a co to jest? Ja mówię, no taki rosyjski tutaj, rosyjski twórca, ten, na depoczytacji. I oni mi tę książkę zostawili, nie? Ale mieli takie złowrogie spojrzenia. Ta wódka mnie wybawiła, ale mówiąc szczerze, tu się przyznam, ksiądz mnie tu rozgrzeszy, że miałem ochotę na nią, nie wypiłem, ale za to byłem nieobity jak ta ławka. Po prostu, bo by się tam może... No ale wiadomo, jakie to były czasy. Ale jeszcze do jednej grupy wrócę z domu spotkania. Aha. Mieliśmy taki bardzo, bardzo egzotyczny program. Przyjechała młodzież z Czarnogóry. O. Była z Serbii i z Chorwacji. I ci z Czarnogóry po prostu musieli jechać przez Zurych. Gdzieś bardzo kombinowali, żeby dolecieć, bo nie było bezpośredniego samolotu. I podziwialiśmy ich zapał i takie zaparcie, że jednak przylecą. Ale to, co nas bardzo zaskoczyło, to poszliśmy na mecz, pograć sobie w piłkę. I dla nich, nożną? Tak. I dla gałę. Nich, tak. I dla nich każde kopnięcie piłki było radością. Tam nie było jakiegoś zapiekłej gonitwy za piłką. Po prostu kopnął, na aut kopnął, cieszy się, kopnął, wyszło. Całkiem inne spojrzenie na zabawę. To miała być dla nich zabawa, a nie rywalizacja. Ja powiem, bo dopóki człowiek nie znajdzie w sobie tę odrobinę szczęścia z danego momentu, w tym momencie, prawda? Kiedyś mi powiedział starszy pan, którego miałem przyjemność poznać, nazywał się Jan Dobry.
Mówi, dopóki się nie zakrztusisz bułeczką, będąc stary, będziesz żył wiecznie. Nigdy nie przywiązuj wagi do takich rzeczy. To jest coś takiego, że to jest taka filozofia prosta, świadomość i wieku, i różnych możliwości, które mogą się przytrafić banalnie. Wracając, Jonasz Kofta zakrztusił się jedzeniem, prawda, i tak dalej. I wiele było takich przypadków. Póki ci się to nie przytrafi, traktuj życie jako nagrodę, że się dalej budzisz. No, wrócę do jeszcze takiej jednej rzeczy. Kiedyś z wizytą oficjalną w Gdańsku była przewodnicząca parlamentu serbskiego. I Urząd Wojewódzki akurat zorganizował u nas w Domu Pojednania taką dyskusję z nią. Ona chciała poznać, jak Polacy radzą sobie z pojednaniem z Niemcami. I tam zaprosiłem parę osób na to spotkanie, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach. Jednego starszego przewodnika po Gdańsku, który Niemców oprowadzał. Ja o domu trochę opowiadałem i ona to tak skonkludowała autentycznie z łzami w oczach. Wam to tak łatwo powiedzieć i łatwo mówić, bo u was wojna zakończyła się 40 lat temu. Nie? A jak ja mam zachęcić u nas ludzi, którzy pamiętają, że sąsiad przedwczoraj rzucał granatem w nich? No. Ja wiem, bo ja pracowałem z ludźmi z tamtych regionów. Mało tego, mieszkaliśmy w jednym hotelu z Jugosławianami, którzy pracowali w Stoczni Gdańskiej. I kiedy Tito zmarł, to tam była taka rozpacz, to było wycie. Ja nigdy nie widziałem czegoś takiego. Bo zawsze się schodziło, my ciągle niedokarmieni, zeszliśmy do nich, a oni bez przerwy smażyli jaja na bekonie. I tam żeśmy się najadali na całą noc. I oni byli tacy rozśpiewani, szczęśliwi. No. I raptem, ponieważ jeżeli chodzi o informacje, w ogóle jakiekolwiek się ukazywały, to do nich dotarło, a myśmy nie wiedzieli, o co chodzi. Go był taki jęk, co się tam stało, który z nich umarł. Oni po prostu na tej podłodze rozpaczali. Ja to pamiętam jak dziś, nie? No, to ktoś, odeszła nadzieja, nie? Po prostu ktoś, kto za nich stał, ktoś, kto umiał się zachować, ktoś, kto myślał o ich suwerenności, nie wchodzenie w jakiekolwiek układy inne, etc., etc. To było silne. To, co ojciec powiedział, prawda? Wcześniej żeśmy rozmawiali, dlaczego jest coś takiego, bo ja czułem, jak Jan Paweł II, to też był taki moment, że ojciec się umocnił w tej wierze i mówi, dobry sobie wybrałem, że tak powiem, wybrałem sobie mój kierunek życia. A jeszcze do takiego jednego zdarzenia. Się rozgadałem, przepraszam, bo to tak. Nie, wrócę do jednego zdarzenia ze współpracy białoruskiej. Mhm. Robiliśmy duże programy dla nauczycieli, żeby pokazać, jak funkcjonują różnego rodzaju działy szkolne w Polsce. I potem dowiedziałem się, że jedna z uczestniczek, żeby przyjechać do nas, musiała położyć w szpitalu swoją siostrę pod swoim nazwiskiem. Proszę. To było dla nas, to było coś niesamowitego, bo jedna i druga widziała, że jest sens jej wyjazdu tam i zgodziła się leżeć, bo szpitale były bardzo kontrolowane, czy zgadza się liczba wszystkich osób, którym wystawili zwolnienie. No. Ja nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale teraz chyba już tak. Moje dwie koleżanki znalazły się w Stanach Zjednoczonych jako zakonnice, a były ścigane w Polsce w stanie wojennym. Także Kościół pomagał na różne sposoby. Nikt sobie z tego nie zdaje sprawy. Tak dzisiaj jest troszeczkę inaczej i szargany, i niedoceniany, i się myśli inaczej, i się monituje w sposób niewłaściwy, haniebny wręcz, ja to mogę powiedzieć. Ojciec jest zawsze powściągliwy, ale w duszy ojciec też jest człowiekiem, który nie ze wszystkim się zgadza, w większości się nie zgadza. I teraz pobyt ojca tu w Stanach Zjednoczonych, to chyba będziemy musieli przełożyć i znaleźć jakiś czas, bo nam się tutaj czas kończy, a ta rozmowa by trwała i trwała. No dokładnie. I ja myślę, że znajdziemy taki moment, ale Bóg zapłać za te spotkania. Tydzień szybko leci, kto wie, może się tak zdarzy, że za tydzień znowu się spotkamy i umówimy sobie chociaż to Chicago. No bardzo, bardzo chętnie, bo naprawdę z tobą się rozmawia
z pasją. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.